Witamy na kanale Pieski Preriowe. Oto kolejny materiał z Farming Simulator 2022. Tak, jesteśmy tutaj na dalszej części sianokosów. Nawet pokażę, żeby nie było, że kłamie czy coś. Mamy tutaj skoszoną trawę, skoszoną łąkę. Domek teraz, o, jak widać, wynajął jakąś zgrabiareczkę i będzie tutaj zgrabiał. A ja, korzystając z tego, że jest tutaj już 1 września, kurczę, godzina prawie 12, to będę... Obrządzał sobie sady. Tak, pojadę tam zobaczyć, bo wiem, że zostawiliśmy sobie na pewno samochody jakieś na drodze, trzeba to ogarnąć. I szczerze... Dobra, ja ruszam na pole. Użyję tutaj chyba szybkiej podróży. Gdzieś tutaj była w menu. Autobus sobie wynajmij, czy coś, a autobus nie... Autobus wynająć? No. Tak. Czekaj, o, ja już pamiętam mniej więcej, jaki to jest rozkład. Rozkład jazdy, jazda z... Jabłkami, mamy jabłka! Dokładnie tak! Jak się to tutaj, kurczę... Woda, 4 litry wody. Na cebulosz będziemy robić, tu trzeba podlać w ogóle. Dobra, tu trzeba podlać, tutaj tyż. A właśnie, moi drodzy, zainstalowaliśmy sobie pewną modyfikację fajną. Jest to ustawiany taki fajny hydrant, jakby granit. Ze szlaufem, tak, granit ze szlaufem jakimś. Narzędzia, gdzie to jest? Tu. To jest w budowie, raczej. I postawię, gdzie tutaj postawić to? Może tak, żeby nie przeszkadzało. A jednocześnie, o, stoi tutaj gdzieś, chuj. A jednocześnie, żeby było jak najbardziej funkcyjne. Może tutaj? Stawię, gdzie uważasz. Postawiłem, gdzie uważam. Najwyżej będziesz krzyczał. Tak, i zmienimy to miejsce. O! Nie działa mi to, tak jakbym chciał. Dobra, jak już tam obrządzisz wszystko, to zapraszam do belowania. Wiesz co? To, no. To chyba nie działa tak, jakbym chciał. Zobaczy, czy do wiaderka można lać. O, już zaczynają pociągi zapierdalać. Było słychać takie pisknięcie. No. No bo zawsze zaczynają jeździć, jak ja zaczynam coś tam nagrywać, nie? Jakim cudem tu nie ma nic posadzonego? Widzisz, to się nazywa wyczucie. Oni wiedzą, kiedy mają jechać. O, pomidorki, elegancko. No. I będzie się produkowało. A ja spróbuję tam do tej myjki teraz iść. To chyba nie będzie działało tak. No. Dobra, trudno. Niech ta beczka tu stoi. Ja szybko podleję. Ale tak bardzo szybko podlej. Tu jest. Tu w ogóle nie ma tego. Tu nie ma w ogóle nawozu. Zaraz musimy sypnąć. Tu woda 104 litry, czy tu 4. Widać, z jakim rozmachem niektóre rośliny biorą tą wodę, bo jeśli dobrze pamiętam, no to było lane do fulla. Ale chyba nie na wszystkich właśnie, wiesz? Chyba. No, chyba, że tak. Tutaj też w ogóle nie, tu jest coś posadzone, tylko nawozu chyba nie ma, na cebuli. Ale że mi cebulosz usech, czy coś? Rośnie cebulka, ładnie. Nie wiem, jak to za bardzo ten, ale tam się sypał przez chwilę.
Już się miałem awanturować, że mi cebulosz do ruiny doprowadziłeś. Ja ciebie zaraz do ruiny doprowadzę, wiesz? Dlaczego? A zobaczysz, ale jak fajnie rośnie. O! I wcięło. Wpierdala ten nawóz jak oszalałe. Jak dzika. Cebula tutaj kolejna nawóz żre. W ogóle jabłuszka mamy do zbioru, wiesz? O, super, no to zbierz. Dowiedziałeś się, co można robić z tych jabłek? Czy tylko sprzedawać? A za chwileczkę zobaczę, bo chyba sok. Dobra, pierdolić ten nawóz. Za dużo czasu mi na to zajdzie. Niech se tu leży. Była kiedyś taka piosenka. Przewróciło się, niech leży. Tutaj jest woda, tutaj jest woda. Tutaj też jest. Tutaj nie ma. Ale będzie. Zapraszałeś mnie na sianokosy, znaczy na coś tam, nie? Tak, na belowanie. No to już tam się, żeby było szybciej, żeby nie marnować czasu, to pojadę PKS-em. Okej, może kiedyś przyjedzie. Może kiedyś przyjedzie? No może. Dobra, jak skończysz, to powiedz. Okej. Tym razem ja chcę belować. Dobra, to ty będziesz belował, ja zacznę zbierać od razu. Nie ma przyczepy chyba. Chyba, że mieliśmy kupić ją. Wypożyczyć. Wiesz co, przyczepa to jest taka rzecz, że można chyba już kupić. Się wypożyczanie bawić, później odwozić ją. No a ile ona kosztuje? Ta, którą... Już ci mówię. Ja chcę. 14 200. Czy to jest aż tak dużo przy 500 iluś, które wydaliśmy? Nie, no to można kupić. Wiem, że część miała iść na pewno na kiszonkę. Kieszonkę. Kieszonkę. Właśnie. Ale to jest, no, nic nie pójdzie, no, niestety, bo wszystko przetrząsiliśmy. I to wszystko osianem się stało. Nie zafoliujemy tego. A to nie czasem nie belkę siana się ten foliowało? Nie. Belkę trawy się foliowało. Co my tu jeszcze mamy? Błotniki niepotrzebne. Ja chcę chlapacze. Nie ma chlapaczy. Są jedynie takie błotniki śmieszne. Chcesz je? No. Czekaj. Tak naprawdę to w niczym one nie pomogą, wiesz? A, no to nie chcę. Jak nie ma chlapaczy, to nie chcę. Dobra, no to wypożyczyć prasę? Tak. Ale szastamy tymi pieniędzmi. Za chwilę nie będziemy mieli na jedzenie. Którą? Którą chcesz. 125 cm. No, to jest dobra prasa. Bo te kółki nie są jakieś duże z niej, ale są wystarczające. Ale ta kubota droga jest. Strasznie droga. Dobra, no to ja taką zwykłą, najzwyklejszą wypożyczam. Uła, kurwa, potinger jak się. Mamy przyczepę już kupioną nawet, jakbyś zechciał ruszyć dupsko i tutaj ją wziąć. Jak jeszcze nie, będę musiał skoczyć na gospodarstwo. Jeszcze muszę wszystko, no, w paski ci porobić. W paski? To czym ty się zajmowałeś do tej pory? Cały czas jeżdżę. No to szybciej. Jadę 15 na godzinę, nie moja wina, że to tak wolno jedzie. No szybciej. Słuchaj, każda minuta tutaj jest ważna, nie? Tak, tak. Wjeżdżam właśnie na pole tu do ciebie. Subcio.
Ale ładne porobione kreseczki, znaczy paseczki są. Zaraz ktośmy tutaj ten. Zrzut automatyczny jakiś. To, że chyba... nie będziesz, będziesz się musiał, to znaczy zatrzymujesz się, ale nie musisz nic klikać, żeby ci wyrzucał te... Ty, kierunek wyładunku. Prawa, lewa. Jak może to wyrzucić na prawo? Czekaj. A, bo ty masz... Wait. Zaraz o. Zobaczymy. No właśnie, jak będziesz miał już prawie kulkę, no to powiedz. Mam prawie kulkę. Zobaczył. Ale w sensie tak 90% czy coś. A, 90. No. No to było mówić, że 90, dobra. Mam prawie kulkę. Już tak szybko? Normalnie się wyładowała, czy jak? A, bo normalnie. Ale ładnie to wygląda, uła. No to jedziemy dalej, ciśniemy. Dobrze, bardzo fajna rzecz. Ten automatyczny jakby, czekaj, jak to się nazywało? Automatyczny zrzut. Tak, 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 bardzo fajne. Że nie trzeba tam cofać, wyrzucać, klikać, kombinować. Naprawdę fajne, przyjemne takie. No tak ten ciągnik, ten zestaw mi zadnie mógł. Ci spierdala jedna belka. Gdzie? No turla się. Łapią, łapią. Jak na drogę wyjedzie, jakiś samochód przypierdoli. Zatrzymaj ją jakoś. Ale ładna tekstura, bardzo ładna. Ładna siatka. Może aż tak źle nie będzie. I nic w nią nie przypierdzieli. Słuchaj, tu się górka zaczyna. Ej, bo ona ucieka nam do krzaków, panie. Znajdziemy. No dobra, kasa nam spierdala, dobra. Jak znajdziemy. Słuchaj, ja będę zbierał, więc znajdę. O matko. To ma być groźba? Tak. Ma się mnie bać. Groźba na nią czy na nas? Na nią. No, sporo tych belek będzie, wiesz? Niby taka niepozorna łąka, mała. A to sporo na niej. Dobra, zatrzymałem ją. Ja no i dobrze powiedziałeś, że tur się przyda. No, widzisz? Słuchaj się mnie. Pamiętaj. Stary ma zawsze rację. Ej, a pamiętaj, że musimy mieć jeszcze pieniądze na wypożyczenie kombajnów do winogron. Co najmniej dwóch. I przyczepy nie, co, ty, na winogrona. Dwa chyba nie będą potrzebne. Jakoś sobie damy radę. Ile zbierzemy, tyle zbierzemy. Będzie trzeba jakoś ruszyć, to nie wiem, zobaczyć. Będzie potrzebny taki spory nakład finansowy. No. Jakieś, kurwa, nie wiem, kosze może? Przyczepy? Butelki, ewentualnie wiaderka, nie wiem. Ale ci pika. No. Coś mi pika. Chyba zepsuło się. A nie masz wstecznego przypadkiem? Nie wiem. Co, ja się znam na tym? No. A nie? Przydałaby się jakaś ta muzyczka, radio, chleb czy coś takiego. A chyba można grać sobie do plików farminga, jakąś muzykę czy coś. Można, ale nie wiem czy co YouTube powie na prawa autorskie. Niestety. No. Tak, no to co? Zrobimy szybciutki timelapse, ja to pobeluję, będzie timelapse i potem... Pozbieramy jabłka. Jak wrócimy, oczywiście będzie najpierw timelapse. Później to jakoś pozbieramy, odezwiemy się na kilka chwil.
No i będzie później zbieranie jabłek na sam koniec. Także no. Dokładnie tak. Zaczynamy timelapsa. La, mam 44%. Ostatnie dwa paski zostały. I tak to idzie, nawet ładnie. Tam sobie Tomek tam układa to. Chyba. Chcesz porozmawiać o Bogu? Tak, z tobą z chęcią. O! Tylko uważaj, nie połam. Czekaj. Czekaj, ja podjadę, wycofaj trochę. Wycofaj, ja podjadę w kąt. No. Dobra, może być. Sąsiad będzie widział, że ścianą kosów no, raz. I tak może być. Podoba się mi. No. Masz od razu dociążenie. No, bo coś mi tak właśnie brakowało. No i co? O, pik. Ja dopiero Tomka nabrałem, że jadę przez pół pola z tym pikaniem. I nie wiem od czego. No, także już ostatni tutaj rządek robimy i zajmiemy się bardziej też pożytecznymi rzeczami, czyli sady. Ile mamy tych belek? Dasz radę je jakoś tam zliczyć na koniec? Tak. Na sam koniec? O, jeszcze dwa paski. Tak, dam radę. Genialnie, więc to by tu jeszcze chyba trochę zejdzie, nie? No. To tam będę ogarniał sam. Przy okazji muszę pamiętać, żeby tutaj kupić sobie skrzynki. Jakoś jeszcze na te belki ułożę może. Jak będę jechał oddać tą prasę. To sobie... Zapierdam full prędkością po polu, au. Po ile ty tam układasz? Po jedną. No, pojedynczo albo po dwóch. A mam super. 92%, to postaram się jeszcze dozbierać jakoś. No, dozbieraj, żeby te kurki, te osoby nie dostały tyle siana. Naszego cennego siana. Tak, naszego cennego, to jest wiadomo bardzo potrzebne, ponieważ możemy robić dzięki temu TMR, Total Mixed Ration, coś takiego. Jedzenie dla krów. Tak, one to żrą i dzięki temu
to im bardziej smakuje. One są zdrowsze wtedy, ma to wszystko, węglowodany, tłuszcze. Bo to jest mieszanka kukurydzy, słomy i kukurydzy? Siana. Tak, siaczki, kiszonki, to jest no. Kukurydza. Albo trawa. Albo trawa. Skiśnięta kurwa. Ja tam z dwa słoiki ogórców im jeszcze dowalę, to będą miały takie jedzenie po tym. Tylko żeby sraki nie miały później. To jest mało powiedziane. Jakim taki słoik, słoik albo dwa, zresztą cały w pieprzy nawet nie będę otwierał. Ze szkłem. Tak, pamiętaj, ja tu mam takie, kurczę, zdolności do robienia ludziom i zwierzętom jedzenia. Nikt takich nie ma, zobaczcie, wyliczone praktycznie na styk. Jak dozbieram wszystko, to będę miał idealnie te 100%. Dobra, ściupię tutaj się trochę, to jeszcze jedna belka wejdzie. Słucham? Mówię, że ściupię się jeszcze trochę, to jeszcze jedna belka wejdzie na to dolne piętro. Jak po jednej tak uważasz? Ja mam 97% i tak mało już tego siana widzę. Chociaż tam jest cały pasek taki. Dobra, 2% tam będą. I ostatnią beleczkę ładujemy i akurat będzie calutkie pole wyczyszczone, będzie pięknie, picobello, coś tam jeszcze. Uwaga, uwaga, czy będzie? Chyba na 90%. O, jest 100%. Idealnie. Mówiłem. To teraz pylamy na tę porę, na te kurwa, do tego sklepu. Zostawimy im to. Niech se to biorą, ja już nie potrzebuję. Te belki moje piękne podniosę. Na ulicę wyjadę, no bo co, kto mnie zatrzyma? Tomek, a pamiętasz tą dwukółkę, którą instalowaliśmy? No, pamiętam. Mamy tyle kredytu, może ją kupię jeszcze. Na skrzyneczki będzie, żeby wozić sobie do tego sadu. No, jak chcesz, jak ci będzie wygodniej, to ta. Teraz by mi na pewno wygodniej było. Tylko gdzie to będzie? Pewnie w przyczepach. Może. Albo w transporcie zwierząt, chociaż wątpię. Nie, w przyczepach było, na samym końcu. Czekaj, bo tu mam takiego bardzo dużego komara obok mnie i za chwilę mnie strasznie zdenerwuje. Faktycznie jest. Taki zielony może. Pięć tysięcy. Za dwukółkę? Zgadza się. Ja cię. I kupujemy skrzyneczki. Co tam do drzewa było? Drewniana skrzynia. To jest kilka ich. Która przyjmie jabłuszka? To takie coś. Ale to jest skrzynia na jabłka tamto. Która? No duże... Tak. No to ona przyjmuje jabłka przecież. No, coś tam pierdoliłeś, że nie. Ja? No być może. No, tak właśnie myślałem, dobra. A te resztę, w sensie... W co bierze się te kalafiory? Nie wiem. Co, ja wyglądam jak spec? No. Nie. Dobra, trudno. Mamy tego dnia zachmurzenie takie spore. I bardzo bym nie chciał, żeby spadł deszcz. Nie spadnie raczej. Dopóki nie zwieziemy tych brek.
Dokładnie tak. Jak zwieziemy, to spadnie wtedy. Jak nic. To może napierdalać ile wlezie. Dobra, tyle starczy, jeszcze zabezpieczę, pasów nawet nie ma. A pieprzyć to. No to jedziemy. I tak, drogę na gospodarstwo wam wytnę, widzieliście już ją w poprzednich odcinkach. Wiele razy. I za chwileczkę się zobaczymy, jak będę jechał w stronę tego naszego ogródka, tej naszej działki. Także no, magiczne cięcie, raz, dwa, trzy. Moi drodzy, dojechałem na gospodarstwo, tutaj stoi tam ciągnik z tymi belkami, one będą rozładowane przez Tomka, jak wróci. Ja tutaj zostawiłem tą szczepkę, naładowałem sobie, no bo po co mam tam jechać kolejnym sprzętem, naładowałem sobie tutaj, proszę bardzo, na przyczepkę do roweru i jadę rowerkiem do sadu. I tam się zmieszczę bez problemu, i to jest blisko. I tak sobie właśnie myślę, tam jest taki fajny sklep wiejski, gdzieś. I może byśmy zrobili kiedyś wycieczkę do sklepu wiejskiego z jabłcami na przykład, sprzedać jabłka, co by na to? To byłby chyba dobry pomysł, tak, nie? Tak, dobry, dobry. No. Odpowiadam. O, stoi. Nawóz, kurwa, otwarty bagażnik zostawiłeś. Jeszcze ktoś ukradnie nawóz. To są Niemcy, pamiętaj, to nie Polska. Ale stereotypami zajechałeś. Cebulka rośnie, cebulosz się zrobi. Co ty na to? Będziemy robić cebulosz? Tak. I co my tu jeszcze mamy? Jabłuszka dojrzały, zaraz będziemy zbierać. Ta berbelucha tam jest, dobra. Dobra. Tu sporo tych drzew jest. To się jak tak będę trochę... już zjeżdżał, to będę chciał, byś pokazał, jak ładnie jest załadowane. Nie ma problemu. Tu w ogóle, kurwa, wody chyba nie ma. Nie, działa. To dlaczego się nie napełnia? Nie wiem, za chwilę. I tu też się nie napełnia, ty. Gdzie się nie napełnia? Ogólnie się nie napełniałem te. Jak to tak? No nie napełniałem się. O. A ja nawet chyba wiem dlaczego. Dlaczego? Moment. Muszę tym rowerem odjechać. Niech on sobie tam stoi, a ja pomyślę. Czyżby to było wszystko, co możemy zebrać? W 19 po prostu znikały z drzewa te jabłka. I tak troszkę jeszcze nie wiem, jak to ogarnąć. Trochę nam ogarnięcie na pewno zajmie. Bo kilka jabłców poleciało, nie? Mhm, tych zgniłych takich. Nie, do skrzynki normalnych. O. Cebula 6 litrów, tutaj też... Rośnie, rośnie, bardzo ładnie rośnie. Tutaj kalafior też 6 litrów. Wszystko jest. Zaczniemy od tego, winogronka. O, są białe jakieś. Albo jeszcze nie dojrzałe. 23 litry winogron. Co je zebrać? Widziałem jakiś big box. Paletę w paletach. Czy coś takiego. Tu nawet na sztuki są liczone te jabłka, wiesz? No. Dobra, niech sobie tu leży to. Tutaj jest pusta. To spróbujemy w tą pustą coś załadować. Wiesz może, jak z tej produkcji to wyjąć? Nie wiem. No chyba musisz po prostu podjechać, dobra. Ogród działka 5.
Zaraz to tutaj znajdę. Tu jest ogród działka 5. Nawóz 0. Tylko gdzie to tutaj przyjmuje? O! Chyba, że to nie taki ma być na pomidory. No, raczej taki. Bo truskaweczki, o! 28 litrów. Musimy w coś zebrać, nie? Tylko w co? Tu jest gdzieś taki punkt jeden. Jeszcze jeden sobie worek wezmę. Nie wiem za bardzo gdzie, może tu? O kurde! Urosło! Co urosło? Pomidorki! Wzrosły, takie krzaczki ładne i paliki są. O! No to jest! Super. Wsypałem. I winogrona też wzrosły. Teraz tylko co winogrona zebrać? Tutaj nie mogę rozpocząć napełniania. No dobra, trudno. Jakoś to poradzimy sobie. Musi chyba to jeszcze troszeczkę dojrzeć. Ja teraz pomyślę na spokojnie, w co by tu pakować. Co my tu mamy? Właśnie, myślałeś o hodowli trzciny cukrowej? No, można będzie zrobić. Bo jeśli się nie mylę, no to ona się odnawia sama na polu. To znaczy rośnie, nawet nie trzeba siać drugi raz. Jak to wypakować z tej produkcji, łańcuch produkcji? Jak wypakować to? Jakby. Ty się chyba na tym znałeś, nie? No. Tak, tylko nie wiem jak tutaj na tej mapie to jest. No ale na normalnych no to po prostu się pojawiały palety. I tutaj właśnie też trzeba jakoś to doprowadzić do tego, żeby się pojawiły palety. Chyba, że to po prostu musi ta paleta się, musi zapełnić się to. Tylko po ile by to miało? Bo to ma już 24 litra winogrona. A nie, to jest woda. Pomidory. Wszystko ma, dobra. Moi drodzy, na ten odcinek to by było już na tyle. Dziękuję wszystkim jeszcze za oglądanie. Czekaj, poczekaj. Tak? W następnym odcinku pokażemy, jak to Mac pięknie poukładał. No, spokojnie. W następnym odcinku pokażemy, jak to Mac pięknie poukładał, chyba że już skończyłeś. Kończę, już prawie. No, już kończymy. I będziemy myśleć, kurwa, tutaj dalej nie urosło. Ja się troszeczkę teraz z tym poużeram. No i cóż, dziękuję za oglądanie, dobranoc, do widzenia, cześć.